Siemanko ludziska, jak tam u was? Z tej strony Ventor i widzimy, że zamazali znaczek Serifa. No i kolejny odcinek. Cholerni puryści zrobili sobie tutaj abordaż. Czy to można nazwać abordażem, to nie wiem, ale zrobili tutaj akcję, że wzięli zakładników i w sumie nawet nie wiem, po co oni to robią, ci cali puryści. Może jedynie w ramach protestu. I to na pewno jest jedyny powód, że w ramach protestu, że ich nie stać na modyfikację, albo po prostu... No w sumie jeden powód, ich nie stać na modyfikację. Dlatego hejtują, że to jest takie niszczenie człowieka and shit. O ty chamie. Hakowanie. Didn't you plug the... I'm on it. Zaczynajmy. But until I find this particular breach and fix it, you'll have to hack the door manually. Pritchard out. Hakowanie. Wyjątkowo proste. Jeśli zna się jeszcze ciekawy sposób. Ciekaw, czy on zadziała. Zadziałał. Sprawdzę jeszcze raz. No. Okej, okay, mamy tutaj główny procesor, którego nieraz możemy przejąć i od razu serwer jest hakowany. Znaczy terminal albo coś jest hakowane i dostajemy przedmioty. W tym przypadku nic nie dostaniemy. Nic ciekawego. Access granted. Access granted. Thank you. To jakaś oczyszczalnia, ale syf jest. No, proszę bardzo. Oho. I w tym miejscu już są zakładnicy. O, tam są zakładnicy. I jest to na przeciwników. Fanatykiem? Dlaczego go zabiłeś, fanatyku? Okej. Tu jest wentylacja. Pamiętam. Nikt nie usłyszał, na szczęście. Idziemy tutaj. Tutaj mogą znaleźć się przedmioty. Fajnie. Wbijamy. Oho. Proszę bardzo, i się dostaniemy nawet do tych, do zakładników. A, tylko jest jeden problem. Nie jestem pewien, czy to się sprawdzi. Chwila, jak wcisnę F8. A, szybkie wczytanie. Tylko chciałem to wiedzieć. Aby była szybka możliwość wczytania zapisu. Bo to, co mogę właśnie w tej chwili zrobić, może... No cóż. Nie wyjść. Nie jestem pewien. What? A, no cwane. Skorzystaliśmy z tego, z wentylacji. Whatever I've done, I apologize. Spoko, ziomy. No. Dobra, hakujemy. Nie pamiętam kodu. Ale można było go nawet gdzieś zdobyć. Okej. Aha, no i mnie przejęli. No i dupa. No i robimy tutaj osłony. Aby dostać sobie więcej czasu. No. Proszę bardzo. No. Miarę łatwo wyszło. Pritchard, get word to Seraph. I found the hostages. I'm relaying good news, I hope. They're safe. And they're staying put. SWAT will have to exfil them as soon as I've got the prototype. I'll tell Seraph, but don't take too long. No, siema, ziom. Listen up. I need you all to stay calm, keep your voices down, and wait here for SWAT. The plan's not clear yet. Not clear? But those terrorists, they've got my wife! Your wife? She's the manager here. Josie Thorpe. They said they needed her to open the administration building. They were looking for evidence of some kind. Please, I haven't seen her since. Dowodów! I'll do my best. But right now, I need you all to stay here and wait for the police. Can you do that? Yes, of course. But please, hurry. You said they were looking for evidence? What kind of evidence? I don't know. They're purists.
They think the body is sacred and shouldn't be tampered with. They probably want something that will implicate us in moral wrongdoings. Did they know about the typhoon? It's a top secret contract. How could they? And we only moved it in a few hours ago. Please, I don't think they expected anyone would be working today. And now that they're backed into a corner, you have to find my wife, please. No, postarałem się ocalić twoją żonę, ale najpierw wcisnę F1. Nie, to było nie. Chwila. Pod jakim klawiszem? A, to nie było pod F-kami. Wciśniemy I i mamy tutaj dostęp do inwentarza. Fajnie, świetnie zrealizowany. Mamy tutaj dziennik, szczepy. Nie mamy żadnych punktów praktyki, ale ja tego potrzebuję. Bez tego w sumie nie dam rady fajnie przechodzić niektórych rzeczy. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj mamy przeciwników. Zajmiemy się tym. Dostał. Nawet się trochę podlepał. Ten też. Ten też. Proszę bardzo. Jeszcze gdzieś dwóch przeciwników tam jest. Aha. Macie granat, ziomy. Ten dostał z piąchy. A ten już śpi. Ha, cwany. Ha, tak go strollowałem. Jeszcze będę brał od niego przedmioty, jak on będzie jeszcze spadał. Jaki ham. Dostał? Teoretycznie. No, teraz dostał na pewno. Cholernego ochroniarza zabili. A nie, to nie jest ochroniarz, to jest woźny. To był woźny mechanik. Coś podobnego. Wezmę sobie ten pistolet maszynowy, sprzedam go. Później, za dobrą kwotę. Okej, okay, jeszcze tutaj jest miejsce, które można... też przebadać. Aha, nic ciekawego nie ma. No może jedynie, może jedynie poza tym przeciwnikiem. I o, i granatem. Ale i tak ze złości rzucę sobie tym kartonem. On się nie rozwali. Uuu, widzicie? To był ładny cel. Ładnie trafiłem. Tutaj mamy amunicję, wezmę ją. Amunicję do tego też wezmę. Powinno chyba wystarczyć. I chwila, chyba jeden z nich miał palmtop. Jak dobrze pamiętam. Albo i nie. Ale gdzieś tutaj jakiś ziomuś, gdzieś tutaj w okolicach był kod. Kod dostępu. Teraz nie mam pojęcia, gdzie go szukać. Ale gdzieś tutaj na pewno jest. O, może na przykład tutaj, o. Tutaj wbiję, tutaj będą... tak, tutaj będą kamery and shit. Tam jest kolejna kamera, siema. Ha! Ale go wykiwałem. Shit. Jakbym miał pistolet obezwładniający, to bym te kamery zneutralizował na kilka sekund. Proszę bardzo. Ten nawet nie musiał wstawać. O, a ten chyba miał kod. Nie. Aha. A, ma nową dostawę. On nam teraz powiedział, gdzie znajdują się różne fajne rzeczy. Spoko. Lejza. Świetnie. Fajne telewizory. Fajny komputer. Ta sama gazetka. One ogólnie się tutaj nie zmieniają. O, te gazetki się ogólnie nie zmieniają. Nie są różne... jakby to nazwać? Nie są różne w tym. W jednej lokacji. Zazwyczaj są takie same.
Jak dobrze pamiętam, okej, wykrycie będzie. Tak gdzieś jak... A, weźmiemy sobie. I tak wykryli. Robimy sobie tutaj maskowanie, proszę bardzo. Tutaj też. Oj, dupa, trochę sfailowałem. Ale i tak damy radę. Proszę bardzo. Mega boss! Oho. A, kurde, już myślałem, że to pan, to od razu tap wciskam. Z przyzwyczajenia, ale to był batonik. Aż go użyję. Aha. Kolejni. Jest wentylacja, jeśli się nie mylę. No, zgadłem. Było za dużo tutaj skrzyni, aby się pomylić. No. Zły chwyt. Oj tam, zwiadowca. Punkty ekspa sobie dostanę. W ogóle muszę sprawdzić, ile mam tego. Jaki mam level. A, następna praxis. O, ale naprawdę chcę mieć wzmacniacz społeczny. Co my tu mamy? Pistolety. Amunicja. O, granat, ale pewnie go sprzedam. Nic tutaj specjalnego nie ma. No. Tylko widzę tutaj miliardy ziomków. Ha! Cwane! O, okej. Ale widzieliście? Ja chciałem tutaj ładnie ich zdjąć. Ale dupa wyszła. Shit. Cwaniarę uniknął. A, przejdę sobie tutaj. No, nawet mnie nie zauważyli. Świetnie. Przejdę sobie tutaj. Potelepało go, ale... dla niego to nic. Myślę, że dostał Parkinsona pewnie. Świetnie. Tamten śpi. Tamten strzela. Okej, ten już śpi. O kurde, nie ma amunicji. A wy wiecie, że ja nie chcę używać tych pistoletów. No i dupa. Dupa zbyta. Shit. Okej. O, teraz rzucę w nich koszem. Chyba tak będzie najfajniej. Macie kosza. Ten śpi. Temu rzucę coś. Macie, idę. Okej. Nic tutaj innego nie ma. Szkoda. No może poza tym koszem. Wezmę go. Bardzo ładnie. Wow. The fuck is that? You don't know, bitch? Między szczelinami! Okej, idziemy tutaj. Przejdę sobie tutaj, wypiję whisky. Dające mi punkty zdrowia, ale dające, no, efekty uboczne. No, które widzicie. Trzeba po prostu odczekać i... Za chwilę wszystko się ogarnie. No. Shit! Dostał? Nie mam pojęcia. Bo w tym samym momencie, kiedy strzeliłem, zamknął mi się drzwi. Ale pewnie chyba nie dostał. Run you back then.
Kurde, dlaczego nie mógł załapać wcześniej? Słabo. Okej. No i git. Tu się naprawdę coś ładnego chłodzi, ale się już psuje powoli. Amunicja, amunicja. Kartony. Ciekawe, co tutaj jest. Kolejny pokoik. Z amunicją, z kartonem. Z niczym innym ciekawym. Smutno mi przez to. O! Ulepszenie siły rażenia, ale ja nie mam żadnej broni. Znaczy, ja nie będę używać żadnej broni. No. Można by się tutaj upierać, że ja będę używać broni, ale no, nie w takich dużych ilościach. Oho, tutaj coś chyba by było, ale nie, w sumie do tego nie można wziąć, chwycić. Tutaj coś może być? Nie! Dobra, nothing to do here. Let's go forward. No. Winda w dół? Okej. Zestaw Praxis! Ale jest problem. Ponieważ brakuje mi jeszcze jednego Praxis. A tu. Z tym się poczeka. Jak będę miał ten, jak to się zwie, wzmacniacz społeczny, to konwersacja to sam, to będzie czysta przyjemność. A ile mi jeszcze brakuje do expa? Aha, jakieś niecałe 2000. Może jeszcze nabiję. W sumie powinienem. Tego nie mogę chwycić, bo jeszcze nie mam odpowiednich ulepszeń. Tutaj mam jakiegoś specjalnego zioma. A, tam jest mina. Jest chamski ten. Chamska wieżyczka. Ej, tam jest jakiś ziomuś. Ziom, co ty tam robisz? Zaraz do ciebie dojdę. Doigrasz się. Ej, ale najpierw chcę tutaj pozwiedzać. No, nic specjalnego. O, ale są tutaj drzwi. A, doprowadzające tylko do tego miejsca. Jakby miał pistolet specjalny. Ło! Ale to błysło. Hamowa. Tam pewnie byłyby fajne rzeczy. No, wieżyczka już o mnie wie. No, już nie gap się na mnie. Dziękuję. No, jedynie nam pozostaje tutaj wbić. What? Ło! Jaki wystrzał. Dlaczego on ma implanty? Skoro jest purystą. What the fuck? No i umarł. Pritchard, you still there? Where else would I be? Patch me to Seraph now. Cwaniak ziomuś pod USB. Adam, it's David. You got the Typhoon? Yeah. But you were right about there being something more behind this. Because I've also got a dead purist in here with some pretty interesting cerebral implants. Don't touch him. We'll need an już go dotknąłem, okej. Okay. Copy that. What about Sander? Ziomuś pod USB. Spoko. And deal with them.
deal with him. Tylko problem, bo brakuje mi chwila, następne praxis. Jest mój exp. Może się okazać, że nie nabije expa. Trochę smutne będzie to. Chociaż coś mi się wydaje, że jeszcze będą tutaj przeciwnicy. Jeśli nie, to trochę kicha dla mnie, no i dupa. Kicha dla mnie. Chociaż chwila. A, są jeszcze przeciwnicy tutaj. Chyba. Tak. Na szczęście są. Uff. No właśnie, macie kartonem. Ho, ho. Wcinę w batonika. Macie spiąchy. Proszę bardzo. Ciebie tutaj duszę. Tam jest w tle dużo komputerów. Spoko. Ha! Mam jeszcze batonik. Świetnie. Okej. To była taka quickie action. Jeszcze przeczytam sobie tutaj e-booka. Zobaczę sobie tutaj jeszcze laptopa. A to są jakieś ten hasła do komputerków tutaj. Nikomu te komputerki nie są potrzebne tak naprawdę. Żeby sobie jedynie poczytać. I tyle. Co to się zgliczowało? Jestem ciekaw. Dlaczego tutaj widzę takie kilkubitowe ten grafiki? Nie powinno takiego czegoś być na tym stole. Okej. W sumie nie powinien nawet pokazywać tych broni. Pisuar. Użyję wszystkich. No prawie wszystkie wcisnąłem. Okej. Jeszcze zobaczę ile praxis. O, coraz mniej. Cieszę się. Tutaj jest kolejny kibel. Toalety. No tym razem damskie. Świetnie. Tam nie ma żadnej wentylacji, nie? Nie ma żadnej. Shit. Będę musiał ich zabić. Trochę smutno. Skąd to strzela? A. Cwaniak. Schowam się tutaj i mnie nie trafi. Ha! Proszę bardzo, Sukwo. Okej. Granat. Ja się chowam. Boom. Proszę bardzo. Nike boss. Ha! Jeszcze zdołałem go zabić. Ile mam HP? 5. Wypiję piwo i mam 15. Wypiję jeszcze jedno piwo i mam 25. Żeby to było tak naprawdę w życiu, że dostaje się punkty zdrowia. Proszę bardzo, niestety musiałem ich zabić. No, większość z nich musiałem zabić. Aha, kolejne komputerki. Nikomu nie są potrzebne. No i kolejne hasła do komputerku też nie są potrzebne nikomu. Okej. O, ten też ma. Też. Chwila, co on miał?
A, okej. No, poziom bezpieczeństwa. Ale nikomu nie są te komputerki potrzebne. No i nic ciekawego nie mają. Red Wings. No. Jedynie są tutaj teksty. Dla osób, które chcą sobie poczytać. Chociaż w sumie może się nagle okazać, że ktoś napisze w komentarzu, że tutaj jest jakiś komputer, który cóż, ma coś ciekawego, więc zrobię specjalnego zapisa, aby był bonusowy odcinek. Jeśli zdarzy się taka akcja, że jednak tutaj jest jakiś komputer z fajnymi rzeczami, to spoko. Do praktyki z kolejnego brakuje. No, te szafy, coś tutaj się zgliczowało z tymi z odbiciami. Hamuwa trochę. Ej, tu byłem? Byłem. Okej, idziemy dalej. Coś mi się wydaje, że jak wbiję na górę, to będzie akcja już... No. Ta główna. A ja tego nie chcę. No i dupa. Ile mi praksis brakuje? Trochę. Chciałbym już mieć to, ale nie będę miał. Szkoda. Więc będę musiał to przejść... Nie wiem jak, nie pamiętam. Jakie trzeba było kwestie dialogowe zrobić, aby wszystko wyszło jak najlepiej. No w sumie... YOLO. Zrobimy to. Spróbujemy zrobić. No naprawdę, coś odbicie się zgliczowały. Albo bym musiał załadować grę, albo coś. To się zobaczy. Don't lie to me. I don't want to hurt you. You're a civilian. But I will if you don't give me a choice. If you didn't want to hurt anyone, you should have stayed home tonight. Oh look! Seraph's attack dog. You're here to clean up before the police bust in? He thinks we're breaking the law. Shut up! All you body polluters break laws. You're all the same. You're gonna have a hard time convincing people you're any different once they hear you had an AUG on your team. What? I found your attack dog in the factoring labs, trying to cut through security with his implanted hackware. Nice try, Cholo. But I would never let one of you freaks on my crew. Back off, Hatter. I got business to take care of, understand? If what you say is true, and I'm not saying it is, you hear? But I gotta check things out. So me and la vieja, we're leaving. Aha, nie zgadzam się na to. Okej. Take it easy. I've got as much interest in finding out who's behind this as you do. I won't stop you. What are you doing? No! No! Quiet, puta! Don't make a man do nothing stupid. Spierkoliłem na samym początku. Dupa zbita, że ja nie mogę. Wybaczcie. Myślałem, że ta kwestia dialogowa się sprawdzi, ale... Nie. Don't la- You know I can't let you go with her. Stand down, Hanser. I told you, stand down or this bitch is dead. Bullshit. You're bigger than that. You don't kill civilians. Damn right. Słyszę jakieś maszynki w tle na dworze. And I won't be jerked around. I need to find out who's behind this, and right now the boss lady is my only ticket out of here. Listen to me. Whatever's going on, it's big. You've got a better chance of getting to the bottom of it if you work with me. Ha, zbliżamy się, cwaniaku. Until you let her go. Are you stupid? I don't work with AUGs. God, you must think I'm some kind of moron. And who can blame you? Because it's exactly what I must look like to everyone right now. Trapped in here by the cops, and my only option is to take a hostage. How screwed up is that? You got a lot of nerve insulting me, considering your success rate today. You were played for a fool. You led your people into a trap, and now you're on the verge of getting yourself killed. Unless you let her go. Did I ask for your opinion just now? Look at you, shaking in your boots. You're so desperate, I can't lose.
All I gotta do is hold on tight to this little piece of insurance. And as long as I do, you and the cops can't do nothing. Mm-hmm. Chyba empatia. What I'm focused on right now is the safety of the civilians. Same as you. You've risked your life to do what's best for other people. You're not some drive-by banger. Right. Like I need the approval of somebody who sold his soul to the biomod industry. You've wasted enough of my time. That chink wirehead reused my brother and screwed us over. Just like your kind always does. I gotta find out why, so shove off, gearbox. Albo i nie. Listen, the hacker's plan was for you to die. He knew there would be civilians here tonight. He thought of everything. He used your brother because he knew you would trust him. That's how well he knows you. He expected you to take a hostage, just like he knew the cops would kill you for it. The hell with this. You're making my head hurt with all your bullshit. Dupa. And what I really need to do right now is fix the damage that was done to me tonight. Get in my way. Coś u mnie cholerne wiertarki odpala. A ja spierkoliłem sytuację. Dialogi i tak dalej. A, zrobię tutaj przerwanie i wrócę do momentu, gdzie, no cóż, dialog na mnie wyszedł. Okej, zatem wybieramy zdeklasowanie. He was counting on you using a hostage, so you get yourself killed and tie up a loose end. You're stumbling right into another of his traps. No, I'm not. He... God! No way, man. He's not suckering me twice in one night. Get lost. We made this! I did what you wanted, so let me go. I got Blade here too, Essay. Essay! Who's really behind this as you do, cabrón? Yeah, well. Maybe I'll owe you one. But I promise you this. Someone's gonna pay. Aha. Dobra, on zwiewa. Are you still there? Adam, what's happening? Ale przynajmniej pani żyje. Sanders is gone, boss. But I'm pretty sure he's just a dupe. Somebody else set this up. Damn it. Okay, I want you back here now. The admin building has a rooftop terrace. Meet Verita on it. Copy. Jensen out. Hydra. Przeczytamy sobie pocztę. Uhu. Transfery pieniążków. Siema. 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 Are you all right? I'm fine. I'm fine. A little shaken up, but what about the other hostages? My husband was with them in one of the assembly labs, and I overheard talk about a bomb. Don't worry, they're safe. Oh, thank God. When those men surprised us, Mr. Jensen, they should not have been able to get in. With the typhoon being moved in and all, I double-checked the protocols myself. Yeah, I expect Pritchard's doing the same thing right now. Stay here. DPD will want to question you. But you and your husband should be reunited soon. Thank you, Mr. Jensen. You're a hero. No, dziękuję pani. Okej, zatem akcja wykonana po części dobrze. Co my tu mamy? Co to jest za zdjęcie? To chyba twórcy. Tego jednego słynnego easter egga sobie wsadzili. Zobaczmy. Nie. Albo i tak. Jakieś tutaj symbole są. Cwane. Grand Valley College. Dyplomy. Spoko. Co my tu mamy? Tędy spierkolił Zeke? Tak? Ha! Rozmaite przekleństwa. Siema. Terrorist leader Jensen.
Zamknij moszne, ziomuś. O, siema. My wife, is she all right? She's fine. A little shaken up though. Swap will need to debrief her. We'll see her soon. I don't know what to say. I think I've given up on her. You're a true hero, man. I'll find some way to repay this, I swear. There's no need for that. I was just doing my job. Don't be modest. I didn't recognize you before, but I know who you are, Mr. Jensen. And I know you weren't supposed to be back at work yet. Thank God you are. I'll be in touch. Count on it. No, dziękuję. A ci debile tutaj jakby ich muchy, kurde, gryzły. Słabiaki. Mają przecież cholerne maski. Po co im muchy mają przeszkadzać? Okej, okay, zanim pogadamy z Malik, zainstalujemy Praxis, wzmacniacz społeczny. Będziemy teraz bardziej fajni. You made a lot of people happy tonight, Jensen. And not just the men in suits. It's what they pay me for. No. They pay you to put corporate interests ahead of people. You found a way to satisfy everyone. Guess Dr. Reed was telling the truth about you. Megan? What are you talking about, Malik? Before you were hired. She said the papers were lying about Mexican Town. That you weren't fired from the force. You quit when you realized Protect and Serve had become Protect and Serve the corporate interest. Nice to see she was right. You ready to go? Uh-huh. Yeah, get me out of here, Malik. Your wish is my command. Climb in. Dobra, zatem wracamy do Sarifa. Spoko. Orders just in, Jensen. The boss wants Pritchard to examine the typhoon ASAP. Copy that. Thanks for the lift. No problem. Hey, and Jensen, I just wanted to say, new look suits you. Like you haven't missed a beat at all. Thanks. So, how's it feel? Being augmented. Excuse me? Don't take it the wrong way. I mean, I've got a few neuro enhancements myself. Discreet ones to help me fly better. But I chose to get them implanted. You didn't. Now that you had a chance to try him out, what do you think? You're right. I didn't choose to get augmented. And I still don't know if I would have if given the choice. But today felt good. Surprisingly good. Dr. Reed said you'd take to them. Said it was in your genes. Just be careful, okay? A lot of people think there's a reason the human body rejects this technology over time. I didn't peg you for the type who gets caught up in metaphysical debates, Malik. I'm not. I told you myself, I've got neuro enhancements. I'm just saying the choices we do get to make inevitably have consequences. Yeah. Tell that to the bastard who did this to me. I hear you. And you know what? You're not the only person in this place who wants to find him. So if I can help in any way, all you gotta do is ask. Oh, okay. Actually, there is something. I want to know about the first attack. Fine. Ask away. Dobra, czyli odcinek się jeszcze trochę przedłuży. I've been thinking about why they attacked. What they were really after. Isn't it obvious? They didn't want us going to Washington. No, that was just timing. Hearings can be rescheduled. Somebody else can present Megan's findings. I don't think so, Jensen. They took out her whole team. Declan Faraday, Vasily Savchenko, Nia Colvin, even Eric Koss. The labs their bodies were found in. Were burned to a crisp. I know. The only reason you weren't caught in the fire was because that retaining wall came down. Saved your life, believe it or not. So the whole attack was just to destroy Megan's research. Sure looks that way. Mr. Seraph is hoping to reconstruct it, but it may take months. If he can keep us solvent that long. Szczerze, to będzie się opłacało, że tak powiem. Did anyone else see them?
the men who attacked? Not well enough to get a description. Pritchard got some fuzzy images off one of the intellicams, but his tapes were all confiscated by Homeland Security. Homeland? I heard Homicide passed it over to Special Investigations. Detroit Special Investigations. They did, for the first month. After that, all I really know is the case is still pending, and Mr. Seraph is not pleased. You were there that night. What do you remember about it? That it was chaos. First, everybody figured there'd been some kind of accident, but Pritchard couldn't get a good visual and communications were haywire. Then we heard the explosions. By the time anyone knew what had hit us... They were gone. Whoever they were good, Jensen. Special training good. Aha. No, to by było na tyle. Malik. One way or another. I believe you. And just so you know, when you do, I've got your back. Oh. I appreciate that, Malik, but right now... You've got to get the Typhoon into the tech lab, right. See you later, then. Oh, and Jensen, the boss wants a face-to-face debrief in his office once it's secure. Roger that. Good night, Malik. Oh. Why nice, Malik. Ale okej. Zatem to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Zatem trzymajcie się, do zobaczyska i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!